Nagryzł, czy nie? To jest owca? Nie chcę się wierzyć. No, powiedziała, że jednak jest owcą. To jest dowód. A przed sobą mamy zwierzyniec w Lisznej, koło Cisnej. No, to jest taka farma. Bardziej niż zoo. Reklamują to jako zoo, ale myślę, że będzie sympatycznie. Perliczka. Piękne uzupełnienie kurnika. Po tej stronie lama, a po tej stronie alpaka. Czy nie? Mogą ugryźć. Duża szansa? Czarny lisek. Chodź. Leżą jak zabite. Paluszka nie chcesz? Słony paluszek. O, furczył. Jakiś psowaty. Jakiś lis. No nie rozgryzę tego gatunku. Nie wiem, co to jest. Nieduża fauna, ale cieszy wzrok. Ostry nosek, stąd nazwa. To nie jest polski gatunek. Aris, USA. No właśnie, myszołowiec amerykański. W Bieszczadach. Ale za kratkami, nie na wolności. A nagryzł, czy nie? To jest owca? Nie chcę się wierzyć. No, powiedziała, że jednak jest owcą. To jest dowód. Ale po prostu ten wygląd mnie zmylił. One wyglądają bardziej jak kozy. To jest emu, australijski struś. On nie jest taki, wiesz, łagodny, jak ci się wydaje. Czysta biel. Koziorożec. Co ja tu na uszach mam? No co na uszach mają? Uszy, frędzle mają. To jest żółte. A, oznaczona. Uważasz na osła, bo osły plują się. Koza! No jak mu dasz palec, to i rękę weźmie. Serio? Koziarnia. O ty patrz. One mają temperament, taki nieduży, ale... Nawet na węże polują chyba. Z tego, co mi wiadomo. Patrz, ta mama robi A to jaki królik? Miniaturowy. No proszę bardzo. Sześć jest. Królikarnia tutaj po tej stronie. O, idzie do mnie. No to przyzwyczajone są do ludzkiej ręki. Kojarzą to sobie z jedzonkiem. No raczej oczekuję od ciebie czegoś. Na pewno nie tylko pieszczot. No. Oj, nie konik! Uśmiechnij się, uśmiechnij się. O tak, wszystkie zęby pokażę. Cały zestaw króliczego rodu. Królik olbrzymi. Rzeczywiście duży jest. Za uszy go można wziąć do góry, Mateusz. Króliki się nosi za uszy. Ten jest. Po co to była specjalnie wsadzać palucha do buzi, Mateusz? Patrz, o, za uszko, o, widzisz, za uszko. Z ręki karmione, od razu podchodzę, nie?